Szóste pytanie ankiety o sztucznej inteligencji w 2022 roku jest pewnie pytaniem najbardziej otwartym. Będziemy pytali przechodniów o to, czy mają jakiekolwiek nadzieje lub obawy. Dowolne właściwie przechodnie mogą powiedzieć cokolwiek im przyjdzie do głowy. Związane z przyszłością sztucznej inteligencji. Jak zwykle jesteśmy na poznańskiej Cytadeli. Na przykład moją nadzieją jest to, że ci, którzy budowali skrzydła tego, tutaj jest skrzydlaty i on występował już w niektórych odpowiedziach, w jednej odpowiedzi, że ci, którzy go budowali, zrobili to solidnie i on się tutaj na mnie nie przewróci. No ale to nie jest nadzieja związana ze sztuczną inteligencją, także zobaczymy, co przechodnie na ten temat powiedzą. No raczej nie spodziewam się, że jakaś sztuczna inteligencja będzie chciała zrzucić na nas bomby nuklearne, jak w filmach. Ale jak ludzie podłączą sztuczną inteligencję do decyzji o zrzuceniu bomby? Do decyzji, to myślę, że długo by się nie zastanawiała, patrząc na to, co się na świecie dziać potrafi. Ogólnie rzecz biorąc, dla mnie to jest taka obawa, że ludzie trochę mogą się zbyt rozleniwić przez to, że sztuczna inteligencja zrobi wszystko lepiej, dobrze i gdyby wydarzyło się coś, co nas od niej odetnie, nie wiem, na przykład taka głupia sytuacja, może science fiction, ale rozbłysk na słońcu, który sprawi, że faktycznie coś tam pójdzie nie tak i te systemy mogą się spalić, no to w tym momencie dużo ludzi po prostu nie będzie miało bladego pojęcia, co zrobić, nie? Bo nie będą nauczeni, że wszystko robi za nich jakiś robot, mają powiedzmy w domu smarta, wszystko się dzieje za nich, oni nie muszą nic robić i nagle jakby tego zabrakło, a jest taka szansa, zawsze jest taka szansa, no to w tym momencie społeczeństwo by po prostu wróciło do takiego, powiedzmy, że no prawie jaskiniowego trybu, gdzie rządziłby po prostu silniejszy, nie? To już by było po prostu dramat, nie? I to są takie największe moje obawy, bo patrząc na to, co ja wiedziałem, czego się uczyłem i tak dalej, to nie spodziewam się, że po prostu nagle powstanie fala morderczych robotów, która przyjdzie nas zabić. To takie rzeczy to zostawmy w filmach. I taką obawą jeszcze jest to, że jeżeli mówimy tu o fabrykach produkcyjnych, to one są zaprogramowane tak, żeby tworzyć dany przedmiot. I one się uczą, bo wiadomo, świat się zmienia, uczymy ich nowych rzeczy, żeby robiły to lepiej, wydajniej i tak dalej. I my nie mamy pewności co do tego, że ona kiedyś nie uzna człowieka za przeszkodę. I to nie chodzi o to, że się zwróci przeciwko nam, tylko ona na przykład uzna, że człowiek jest przeszkodą, żebym ja wytworzył samochód. Więc usunie go z fabryki, żeby móc dalej robić te samochody po prostu, nie? Zna pan ten przykład? Spinaczy? Spinaczy nie słyszałem. No to taki niby najwniotki przykład, że sztuczna inteligencja ma maksymalizować liczbę wytworzonych spinaczy po prostu, niby niewinny, ale właśnie kończy się tak, że ludzie, cała ludzkość jest tak naprawdę zgładzona właśnie po to, żeby mogła tworzyć spinacze. Tak, bo to chodzi o te zasoby po prostu, które tak, i różne utrudnienia. Że usuwa nas, żeby mieć więcej zasobów dla siebie na przykład, nie? No to właśnie bardziej o to chodzi, pod tym względem, że nie, że uzna, że o, wy mnie ograniczacie, to po prostu odsunie, nieważne w jaki sposób, czy brutalny, czy nie, ale po prostu odsunie, żeby mogła dalej robić swój cel, bo ona ma tam jakiś swój cel, I sobie będzie go robić, nie? To nie jest tak, że ona nagle się przestawi na zrobienie samochodów, na strzelanie do ludzi, nie? Więc... Tak, a to usunięcie, o którym pan mówi, to nawet ludzie sami mogą zrobić, bo to jest tak samo jak zatrudniamy lepszego pracownika na miejsce gorszego pracownika i de facto szef podejmuje taką decyzję, że panu już dziękujemy, tak samo tutaj, samo to kierownictwo, nawet to będą ludzie, czyli nie sztuczna inteligencja podejmie tę decyzję, tylko ludzie stwierdzą, o, tak jak on powiedział, że coś tam robi taniej, szybciej, więcej, no to nie potrzebujemy ludzi, nie? A o tych zanikających umiejętnościach to też jest ciekawa obserwacja, nie? Tak jak pojawiła. Właściwie to jest jakby historia całej ludzkości, że pojawia się GPS, to ludzie przestają umieć nawigować po prostu, i nie wiedzą potem, jak gdzieś tam uczyli, że mech rośnie od konkretnej strony, tak? Tak. Od północy i tak dalej. To tak, kompas, orientacja jak kompas, mapy. Tak, i że niekoniecznie jest, no wiadomo, Ziemia jest okrągła, ona się tam porusza, jest trochę ta oś przechylona, nie? I też mówi się, że na przykład jak zachodzi, to nad morzem zachodzi słońce, ale też ludzie się na przykład zadają pytania, dlaczego nie centralnie na środku, no przecież tam jest ten, tylko kawałek tak, nie? No bo wiadomo, ta trajektoria jest po prostu inna przez to, nie? I dużo ludzi, no przestają już się tym interesować, nie? No gdziekolwiek ten, no to nawigację poprowadzi, nigdzie się nie zgubię i tak dalej. No i potem dochodzi do sytuacji, gdzie ktoś
tak typowo chce się raz tylko na jakiś czas wybrać w jakieś miejsce, gdzie ten internet zawodzi, powiedzmy idzie sobie w góry albo wychodzi sobie w las, no i się zaczyna robić problem, bo nagle tego zasięgu brakuje, nawigacja nie działa i nie wie, w którą stronę ma iść, nie? A na przykład nie wie, że jego tam dom jest postawiony na przykład od północy, czy tam od zachodu i tak dalej, że z tamtej strony będzie, powiedzmy, że wschodziło słońce, to że powinien w tamtym kierunku iść i tak dalej, nie? Są takie właśnie rzeczy, które mogą się wydarzyć, bo no, ludzie się rozleniwiają przez to, że jest ta technologia po prostu. Tak, i to było zawsze, nie? Tak. To jest po prostu następstwo, że tak powiem, zdobywania tej technologii, ale kwestia jest taka, że jeżeli ta technologia zacznie robić za nich wszystko, a do tego w sumie dążymy przez te smart home i tak dalej, no to wtedy już może być bardzo źle, jeżeli to nagle stracimy, nie? Tak z dnia na dzień, powiedzmy, że nagle coś się wydarzy i wtedy może być naprawdę problem, bo dużo ludzi sobie po prostu z tym nie poradzi, nie? Czy masz jakieś takie nadzieje na przyszłość albo obawy, że to będzie szło w złą stronę albo w dobrą stronę właśnie dalszy rozwój sztucznej inteligencji? Myślę, że generalnie to jest sztuczna inteligencja jest dobra, ale ma swoje granice, bo chodzi, człowiek się może dzięki temu rozwijać, poznawać nowych rzeczy i chociażby, nie wiem, wiedzieć to, co się dzieje na, widzieć, co się dzieje na świecie, nie będąc na przykład w danym miejscu o konkretnej godzinie, ale mimo wszystko właśnie są te granice i że wszystko z umiarem. Mi się wydaje, że też może to bardzo zniszczyć świat, że ludzie już nie będą tacy samodzielni, będą chcieli wychodzić z domu. Czy ma pani jakieś nadzieje albo obawy z tym, jak się sztuczna inteligencja rozwija? Bo jak się spojrzy na trendy, to tak jak pani powiedziała, technologia się rozwija coraz bardziej. Czy jest się czego bać? Albo czy jest się z czego cieszyć? Czy ja wiem? Jest się czego bać? No wiem, ja to tak za bardzo te technologie, to tak nie wchodzę w te tematy, bo nie i nie dotyczy też pani w codziennym życiu. Nie. Czyli czyli w tym sensie coś tam się dzieje, ale coś się nie przejmujemy. Tak, nie przejmuje się. Zaczniemy się przejmować. Jakby coś było naprawdę tak mocno coś się stało, nie? Ale tak to się wydaje, że nie wiem, są ludzie, którzy właśnie bardziej w to wchodzą, nie? I się interesują. I są bardziej świadomi i zagrożeń, i ewentualnie dalej. Wolałbym też wiedzieć, albo mieć taką gdzieś tam z tyłu zaszytą informację, że my tutaj za ciebie trochę podejmujemy tę decyzję, nie? Że to nie jest tak, że to ty zupełnie przypadkowo na coś wyszedłeś, nie? Czyli żeby może sztuczna inteligencja, jeżeli jest używana, to jawnie wyjaśniała, że tutaj algorytm zadziałał tak, a tak. Wolałbym wiedzieć. Chociaż jak w jakimś programie ostatnio, który oglądałem, ktoś mówi, że drodzy Państwo, niestety myślę, że my nawet się nie zorientujemy, kiedy sztuczna inteligencja zaczyna za nas podejmować decyzje. Że będzie za późno. Znaczy, będzie na tyle za późno, i tu nie mówię, że to jest jakby, że sztuczna inteligencja to jest zło wcielone, i które chce zapanować nad światem i nas zniszczyć. Jakieś apokaliptyczne wizje. Natomiast pytanie tylko, czy my jesteśmy w ogóle w stanie zapanować nad algorytmem. No, ja czuł pro różne wypadki, że to też tak może robot to zrobić tak, żeby on miał prawo wyboru. Co wże będzie inne troszkę pytanie. Tomu się, jak się robot zmoże robić wybór na свою думку, що він вважає правильним або неправильним, ну, я думаю, що це може бути проблемою. А якщо він буде виконувати лише завдання, які йому прописані людьми, то це не зробить якоїсь такої катастрофи у світі. Czy ma pani jakieś nadzieje lub obawy związane z przyszłością rozwoju sztucznej inteligencji? Bo tam różne scenariusze ludzie malują. Nie, dlatego że nie znam się na tym temacie. I po prostu wolę powiedzieć tak, jak jest, bo za mało mam wiedzy na ten temat, żeby sobie w ogóle wyrobić zdanie. Nie potrafię powiedzieć. Problemy raczej wynikają z tego, jak ludzie tego użyją, a nie co będzie dostępne. No na pewno, nie? Na pewno. Więc, a tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, bo my tylko jakby rozwijamy te dziedziny, a czy ktoś na przykład potem to użyje do samolotu, który spuszcza bomby, czy na przykład do leczenia ludzi? No właśnie, dlatego mówię, że to niestety wszystko działa dwie strony. Obawy, no to mówię, to takie, że sama sztuczna inteligencja, że ja nie będę nawet wiedział, kiedy ja się godzę na działanie tej sztucznej inteligencji, a kiedy nie. To jest chyba moja jedyna obawa.
bo tu już myślę, że wkraczamy w kwestię czegoś, co się nazywa podstawowymi wolnościami człowieka. Mhm. I jeżeli ja nawet nie wiem, że ktoś za mnie podejmuje decyzję, a jest mi to przedstawiane tak, że właściwie to ja tą decyzję podjąłem, no to wydaje mi się, że oczywiście ja wtedy tego nie uznaję, że ktoś mi robi krzywdę. Mhm. Moglibyśmy to w ten sposób wytłumaczyć, tak? Nawet poprzez samą selekcję danych, które ktoś widzi, można wpływać na jego decyzję i on wtedy myśli, że on sam to podjął, ale nie miał kompletnego obrazu. No i cała propaganda na tym właśnie polega i nawet jak słuchamy radia czy oglądamy telewizję, to już ktoś za nas dokonuje selekcji pewnych danych, nie? Tak, bo no jest zresztą taka książka, nie? Ucieczka od wolności, gdzie ludzie wprost, to jest na kilkudziesięciu przypadkach z historii ludzkości, powiedzmy, zaprezentowane. Tym ostatnim przypadkiem akurat są Niemcy nazistowskie i tam ludzie, oczywiście oni mówili, że oni nie wiedzieli, co się stało, że nie wiedzieli, czym jest ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej, a tak w ogóle to ich to w ogóle nie dotyczyło, w związku z czym dlaczego ich to miało interesować, mimo że było moralnie złe, tak? Natomiast oni faktycznie zrezygnowali z części swoich wolności na rzecz człowieka, który powiedział, że on właściwie da im teraz szczęście, nie? Mhm. I mam wrażenie, że to też troszeczkę tak jest, że ja mimo wszystko klikam we wszelkie zgody w moim telefonie, no bo ważniejsze dla mnie jest, że no nie pogubię się w obcym mieście, dojadę na czas, że, nie wiem, raport z mojego treningu zapisze się w moim telefonie i ja będę mógł go gdzieś udostępnić albo zrobić sobie jakieś podsumowanie pod koniec roku, niż to, że te dane gdzieś tam mogą komuś posłużyć, nie? Mhm. Nawet w sposób jakiś taki zupełnie nieautoryzowany, tak? Czyli potencjalnie przekazujemy sztucznej inteligencji kawałek informacji o sobie samych, ufając w to, że to zostanie użyte ku dobru nas i w ogóle ludzkości. Tak. Chociaż nie wiem, nie wiem do końca, jak to zostanie użyte. Mm-hmm. Bo chociażby słynne te obrazki teraz... Kapcza? Właśnie źle to wypowiadam, o to mi chodzi. Przecież to, że ja tam klikam wszystkie to jest część uczenia, prawda? Mm-hmm. Ja uczę algorytm, jak rozpoznawać, nie wiem, sygnalizatory drogowe albo kota, tak? A tak na marginesie słyszałem taką informację, co prawda nie weryfikuję jej, że sztuczna inteligencja już dawno lepiej rozpoznaje te obrazy niż człowiek i to jest teraz nie używane po to, żeby już uczyć sztuczną inteligencję, tylko właśnie, żeby wiedzieć, że gdyby to był algorytm, to by to robił lepiej, a człowiek się myli tak, a tak, albo zajmuje mu to dużo czasu. Ostatnio taki był film dokumentalny, gdzie właśnie Amerykanie pracując z domów za jakieś tam groszowe kwoty pracowali, właśnie głównym ich zadaniem było ocena, czy dany obrazek został dobrze spozycjonowany, albo czy właśnie na którym obrazku co jest umieszczone. Gdzie goś spędza po 20 godzin właśnie klikając, bo to mu przynosi jakiś tam dochód i on ma wrażenie, że on jakoś zarabia na siebie, podczas gdy tak naprawdę, gdyby ten czas przeznaczył zupełnie inaczej, no mógłby, już nie mówię o rozwoju osobistym, ale zarobiłby zupełnie inaczej pieniądze. Mógłby się kształcić. Okay. Nie? Podczas gdy faktycznie uczymy urządzenia. Nadzieję, to co według mnie zrobiło, tylko nie wiem na ile to jest sztuczna inteligencja, ale chyba jest, to co tu w Poznaniu wyszedł, tak, ten cyfrowy stetoskop, tak, stetomi czy coś takiego, jest coś takiego, bo to wiem, że to w Poznaniu, wiem, że oni go właśnie też uczą teraz, jak rozpoznawać wszystkie te szmery właśnie sercowe i tak dalej. Diagnozować ewentualnie. Tak, to jest dla mnie nadzieja. Ja na przykład nie chciałbym z moimi dziećmi, jak mam podejrzenie, czy to może być zapalenie płuc, czy nie zapalenie płuc, nie musić jechać do lekarza, tylko skorzystać. A wiem, że mam taką możliwość teraz, bo mogę od nich wziąć to urządzenie. Mam taką możliwość, przytykam mojemu dziecku, on tam w aplikacji to przemieli i mi mówi, że słuchaj, absolutnie niczym się nie przejmuj, bo to nawet tam szmerów nie ma. To takie coś w tej diagnostyce, ale w tej diagnostyce może bezpośredniej, ale dalej nie robot, tylko ja mam urządzenie i to ja decyduję, kiedy ja sobie przypinam. Ale nie... urządzenie coś tam mówi i okay. Pan temu wierzy. Dobra. No dobra, ale to ja ostatecznie decyduję, czy ja idę do lekarza, czy korzystam z tego urządzenia, a nie, że mam jakby nie mam wyboru, nie? Że mam tylko urządzenie. No okay, ale z drugiej strony, skoro, no bo to jest ta kwestia znowuż tej zaufania tak naprawdę, nie? Ale okej, jeżeli to będzie publicznie dostępne, że statystycznie zweryfikowane i że skuteczne. My teraz doktorowi Google mogę zaufać albo nie, tak?
zdarzyło mi się, autentycznie, mój przypadek mojego dziecka, zaufałem i pojechałem z gotową diagnozą do lekarza. I okazało się, że prawda, zapalenie opon mózgowych, pana żona dobrze wyszukała w Google, tak? Dobrze podpowie, dobrze szukała i dobrze jakby zdiagnozowała go. Bez tego nie mielibyśmy szansy. Przykład tego stetoskopu był taki bardzo konkretny. Czy można to uogólnić na takie większe obszary? No właśnie na przykład taka indywidualna diagnostyka medyczna jakichś prostych. Na przykład wysyłamy zdjęcie, bo podejrzewamy, że mamy czerniaka na skórze złośliwego. Na przykład, nie wiem jak by się to miało odbywać, ale myślę, że takie przesiewowe badania typu no nie mam, tak? My często dbamy o swoje samochody, o sprzęt swój dbamy, o swoje ciało za bardzo nie dbamy, ale właśnie taka diagnostyka w stylu, nie wiem, wchodzę rano na wagę, albo w ogóle nawet nie wchodzę na wagę, tylko staję w jakimś miejscu, gdzie wiem, że staję i ten system mnie diagnozuje, mówiąc mi na przykład, że dobrze by było na przykład przebadać jednak to albo tamto, albo nie wiem, czy dobrze, żebym cały czas powtarzał, że mam nadwagę, to nie wiem, czy chciałbym to słyszeć z drugiej strony, ale gdyby na przykład... Może mówić bez zmian w stosunku do wczoraj. Nie? Ale gdyby mi zaczął podpowiadać, ale podpowiadać, tak żebym ja ostatecznie miał wybór, tak? Zacząłby mi podpowiadać, że słuchaj, dzisiaj proponuję ci zjedz to, tego nie jest, bo na przykład w tym to jest tam karagen na przykład zawarty i tam coś jeszcze, to myślę, że ale musiałaby być to podpowiedź taka, gdzie ja decyduję, ale na tyle, żebym ją usłyszał, ale nie na tyle na tyle subtelnie zrobiona, żeby nie była, że ja właściwie już nie decyduję. No te obawy jednak naukowcy podnoszą sami, że no nawet science fiction filmy, że sztuczna inteligencja może zapanować nad ludzkością, może właśnie wymknąć się spod kontroli tych wszystkich programów, programistów i stworzyć język, który będzie już nie do opanowania przez człowieka i w związku z czym społeczność utworzyć nawet, która przejmie władzę nad światem, nad wszechświatem. A nadzieje? Nadzieje związane ze sztuczną inteligencją. Czy może coś pomóc ludziom? Tylko te praktyczne, że w sytuacjach, kiedy nie da się człowieka zatrudnić, bo będzie za mało opiekunów, pielęgniarek, czy właśnie kogokolwiek sprzątających, no to roboty niewątpliwie, ale sztuczna inteligencja zatrudniona w robotach, w postaci robotów i innych urządzeń, no może być pomocne. Natomiast na pewno uważam, że powinna być pod kontrolą człowieka. Czyli u pani bardziej przeważają obawy nad potencjalnymi zaletami? Obawy o tyle, że choćby wojna w Ukrainie pokazuje, że dzieją się rzeczy nieprzewidywalne i może się wymknąć spod kontroli również w przypadku sztucznej inteligencji. Jak że zawsze szaleńcy się znajdują, którzy chcą poza wszelkimi ustaleniami ogólnoświatowymi coś wykombinować na boku i tego Frankensteina zbudować. Jest też bardzo silny ruch w informatyce i w sztucznej inteligencji, żeby otwierać, w sensie udostępniać tak szeroko jak się da wszystkie rozwiązania, właśnie żeby to nie było tak, że jakaś pojedyncza firma stanie się potentatem i tylko żeby była taka jakby demokracja, ale właśnie to ma swoje też wady, nie? Że nie da się tego kontrolować, bo to jest dostępne dla wszystkich. Tak, i nawet ktoś prywatnie jakoś tam ukierunkowany może sobie zrobić zły użytek. A jak pani woli, czy co pani uważa za bezpieczniejsze? Właśnie to, żeby starać się to obwarować licznymi ograniczeniami i starać się to zamknąć w bezpiecznych silosach jakichś właśnie firm i rządów? Czy żeby to była demokracja i każdy człowiek ma takie narzędzie do dyspozycji jak najlepszy tam rząd i jakieś wojsko? No jest to trudne akurat pytanie, bo tak samo jak było z komputeryzacją, z informatyką, przecież też pierwsze komputery i kradzieże programów i wtedy już zaczęto się zastanawiać, jak nad tym zapanować, żeby nie było, ale jednak no nawet Dolina Krzemowa, przecież jednak chodziło o zyski. Suma summarum to przecież niby miało to być jak najszybciej powszechne,
i służyć ludzkości, ale jednak przynosić duże zyski firmie, coraz większe. I niestety efekt jest taki, że zaśmiecenie świata zwykłymi komórkami, smartfonami jest tak przerażające, że jeśli sztuczna inteligencja miałaby służyć, to powinno to zmierzać do tego, że są to urządzenia bardzo trwałe i tylko się zmienia na przykład program czy język właśnie tej sztucznej inteligencji, a nie, że co 2-3 lata wszystko jest już... Nowe telefony? Nowe telefony, nowe komputery, telewizory, wszystko musi być nowe, bo to już jest przestarzałe za 2-3 lata i tony śmieci. A wracając do tego właśnie, czy zamykać, czy otwierać, czy zabezpieczać, czy udostępniać tak szeroko, jak się da? Zabezpieczać, udostępniać w uzasadnionych przypadkach, kiedy to Bo to jest. W informatyce jest tak, że jak już wycieknie, to potem można kopiować w nieskończoność. Tak. Więc jak damy jednej osobie, to ta jedna osoba może wyciec na cały świat, że tak powiem. No tak, ale no jakieś tam zasady obowiązują nawet w dostępie do starodruków. W bibliotekach są jakieś zasady, że ktoś to robi doktorat i musi skorzystać, chociaż teraz coraz częściej są to już kopie i no właśnie, nie trzeba do oryginału. Czyli hipotetycznie, gdyby była jakaś kopia starodruku i ktoś by powiedział, ale to jest takie niebezpieczne, nie możesz nikomu tego udostępniać, bo to jest dobra analogia, nie? Tak. To myśli pani, że da się coś takiego w ogóle utrzymać, taką tajemnicę po prostu? No pewnie nie, więc rzeczywiście jednak powinno być to zabezpieczone w pełni. Ale czy jest to w ogóle możliwe? No właśnie, jeszcze? Bo zawsze są chyba ludzie, nie. którzy są chyba przekupni. Nie. Tak, nawet podpisując klauzulę lojalności w pewnym momencie. No właśnie, niestety chyba. Dlatego chyba właśnie tak. doszli do tego, że trzeba to otwierać tak najszerzej jak się da, bo i tak nie da się utrzymać tajemnicy, bo nawet jak ktoś genialny coś wymyśli, to przecież na świecie jest tyle ludzi, że inni też mogą na to wpaść po prostu, tak, nie? Tak, tak. Tyle, że gdyby to były rzeczywiście programy czy pomysły, które służą wyłącznie ludzkości i rozwojowi, a nie tylko grze, otumanianiu, uzależnianiu itp., no to tak, to ta dostępność powinna być powszechna, ale nie do wszystkiego. A czy to też nie jest tak, że każde narzędzie ma przysłowiowe dwa końce i ten ogień, który może służyć dobru ludzkości i energia atomowa, które, no wiadomo, każdy, wszystko da się odwrócić na dobrą i złą stronę. Więc to, co pani powiedziała, żeby służyć ludzkości, ale właśnie obawiam się, że jak powstanie te sztuczne intelekty, to one będą mogły służyć i dobru, i złu niestety. Tak, nie? Tak. I to jest ta obawa, która jednak przeważa we mnie rzeczywiście, co wielu naukowców też potwierdza, że no jednak można przekroczyć granicę niepostrzeżenie i nie da się wtedy już zawrócić. Mm-hmm. Nie da się zawrócić z nad krawędzi przepaści. A ludzkość cały czas nad krawędzią krąży. Tak, tak, już od dawna. Można by się obawiać, że w jakimś stopniu nie opanujemy tej sztucznej inteligencji i nie daj Boże, że wystąpi tak zwany bunt maszyn, nazwijmy to w cudzysłowie. No wtedy by to było przykre, że jednak no, coś takiego może być. Zresztą o tym świadczy cały szereg filmów, które już powstały z takim przesłaniem, że no wszystko jest dobrze, tylko żeby, prawda, no człowiek miał to pod kontrolą w jakimś stopniu, nie? Bo całkowicie pewno, nie, no myślę, że całkowicie chyba można nad tym zapanować, a niebezpieczeństwem jest to, że no może się okazać coś innego. No nadzieje oczywiście, no na ułatwienie, tak mówiliśmy, życia i w rzeczach, w sytuacjach trudnych, no może to człowieka zastępować, będąc bardziej, że tak powiem, tą częścią bez emocji. Tak mi się wydaje, że to wtedy by miało taki właśnie większy sens, że jednak do pewnych rzeczy podchodzimy emocjonalnie. Natomiast no, ta sztuczna inteligencja mogłaby być tak stworzona, żeby akurat ten element wyeliminować, natomiast chyba u człowieka to jest niemożliwe, tak mi się wydaje. Tak, niektórzy mają bardziej, niektórzy mniej, ale emocje są. Czy chciałabyś, żeby coś się stało w przyszłości, w ciągu najbliższych na przykład 5-10 lat, że sztuczna inteligencja nam bardziej pomoże, czy zagrozi? No na pewno chciałabym, żeby to szło w dobrym kierunku, żeby nam pomogła, a nie zagroziła. Żeby ludzie czuli się bardziej bezpieczni, żeby mieli więcej możliwości, bardziej się może spełniali w życiu, mieli mniej problemów. Także raczej patrzę na to pod kątem takim pozytywnym.
nawiązując do tego jeszcze poprzedniego pytania o tym, że ludzie, ja mówiłem, że ludzie będą kierowali, nie? Jeżeli ludzie dostaną do dyspozycji potężniejsze narzędzie, bo tak można by traktować sztuczną inteligencję, że właśnie na przykład ludzie nie będą musieli myśleć, jak coś zrobić, tylko powiedzą, zrób to, tamto, wam to, to oznacza, że to można wykorzystać. No w tym kierunku to też jest duże zagrożenie, że właśnie ludzie już teraz właściwie trochę się rozleniwiamy i często za bardzo polegamy na tej sztucznej inteligencji i sami wyłączamy gdzieś tam myślenie, na przykład. Odzwyczajamy się myśleć. I... Trochę też. I polegamy na przykład na GPS-ie, na nawigacji, zamiast zostawiać sobie jednak taki dystans pomiędzy tym, że no jednak to też się może mylić i tutaj też może być jakiś błąd. No i później są jakieś takie sytuacje, że ktoś, nie wiem, wjechał do jeziora, bo nawigacja go tak wykierowała. I on musiał tak jechać. Tak. Więc to też są zagrożenia na pewno dla ludzi, że przestaniemy sami kontrolować i myśleć różne czynności czy rzeczy i będziemy za bardzo ufać tej inteligencji i za bardzo na niej polegać. No nie wiem, no nie będziemy potrafili zrobić podstawowych rzeczy, które powinniśmy umieć, nie? Jak widać, wiodącym motywem i wiodącą odpowiedzią nie było to, że sztuczna inteligencja i roboty zniszczą ludzi, tak jak to na filmach się pokazuje, będzie jakaś wojna, jakieś strzelanie, ani nawet nie to, że sztuczna inteligencja zniszczy ludzi w efekcie działania czy dążenia do jakiegoś innego celu, jako efekt uboczny, tak jak ten przykład tych spinaczy do papieru i produkowania ich, tylko raczej ludzie zauważali, że to ludzie sami sobie zrobią krzywdę, polegając zbytnio na osiągnięciach sztucznej inteligencji. No i tutaj kojarzy się takie powiedzenie, że silni ludzie tworzą łatwe, proste czasy tworzą słabych ludzi, słabi ludzie tworzą silne czasy, czy trudne czasy i trudne czasy z kolei znowuż wymagają, żeby ludzie stali się twardsi i silniejsi i cykl się zamyka. No oczywiście można by tutaj w nieskończoność podawać przykłady, choćby ten przykład polegania na nawigacji. Ja sam widzę po własnej rodzinie. Moja mama wiedziała na przykład, że w telefonie ma nawigację, a mimo wszystko wolała jeździć na własny rozum i jak jej chciałem pokazać, jakie są zalety tej nawigacji, no to ona tak, powiedzmy dostrzegała pewne zalety, ale i tak wolała jeździć na własny rozum i ja z kolei jeżdżąc z nią widziałem, jak ona dużo lepiej się orientuje i dużo bardziej się ćwiczy swój umysł cały czas właśnie w orientacji przestrzennej, w zapamiętywaniu różnych szczególnych znaków na drodze. No i można by dokładnie taką samą analogię wytworzyć czy zaproponować dla latania samolotami. Jest nawet takie powiedzenie, to po angielsku bardziej, tych lataczy po fioletowej linii, czyli właśnie nie tych pilotów starej daty, którzy wyglądali przez okno i orientowali się po jeziorach, po jakichś znakach szczególnych terenu, po górach, po drogach, po liniach kolejowych, tylko po prostu mają wyświetloną fioletową linię i sobie po tej fioletowej linii lecą, a jak tej fioletowej linii zabraknie, no to jest oczywiście wielki problem, bo te umiejętności nie były nigdy ćwiczone, takiego orientowania się po naturalnych znakach w przestrzeni. Okej, teraz zapytamy sztucznej inteligencji jak zwykle. Jak zwykle przypominam, na wypadek gdyby ktoś oglądał po raz pierwszy ten filmik, że to co mówi sztuczna inteligencja, pomimo tego, że ona wypowiada się w pierwszej osobie liczby pojedynczej, że ja tam myślę, ja sądzę, ja się obawiam albo się nie obawiam, to no to jest tylko konstrukt językowy i ona nie jest samoświadoma, nie wnioskuje logicznie, chociaż mogłaby być samoświadoma w jakimś tam stopniu i mogłaby wnioskować logicznie, ale akurat ten model, którego pytamy, tego nie robi. No to słuchamy sztucznej inteligencji. Rozwój sztucznej inteligencji jest istotną częścią punktu odniesienia w przemyśle. Ale chociaż obawy dotyczące rozwoju sztucznej inteligencji są ważne, należy zauważyć, że przedsięwzięcia te są wciąż na wczesnym etapie i przyniosą ludzkości wiele korzyści. Mam nadzieję, że sztuczna inteligencja będzie się dalej rozwijać i ewoluować w pozytywny sposób, który przyniesie korzyści całej ludzkości. Martwię się możliwością niewłaściwego wykorzystania technologii sztucznej inteligencji, ale wierzę,
że dopóki jesteśmy świadomi zagrożeń i pracujemy nad ich minimalizacją, sztuczna inteligencja może służyć dobru. No proszę, jak to zgrabnie ujął model uczony na większej ilości danych. Przemyślenia na podobny temat, tylko w moim wykonaniu, znajdziecie na filmikach z końca playlisty zatytułowanej Sztuczna Inteligencja na tym kanale. Natomiast nam zostało ostatnie pytanie tej ankiety. Jeżeli pomysł na ankietę Wam się podoba, to lajkujcie i do usłyszenia.